Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, jesteśmy w starym obozie. Witam się już z Wami tutaj, ponieważ no bez sensu znowu biegać z nowego obozu do starego, także chociaż tą część tutaj sobie wycięliśmy. I co? Diego coś powie? Chyba nic. Trzymaj się. A ja mam za głośną gierkę. Dobra, to może pogadamy z Torusem. Powinien nas teraz już wpuścić. Jestem posłańcem magów wody. Muszę się dostać do zamku. Masz przy sobie amulet kuriera. Strażnicy nie będą cię zatrzymywali. Nie chcę mieć nic wspólnego z magami. Przestań mi wreszcie zawracać głowę, dobrze? Okej, no to możemy wejść chyba, nie? Stój! Spokojnie, rozmawiałem z Torusem. Powiedział, że mogę wejść. Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. Dobra tam, zluzuj gacie. Idziemy od razu do Miltena. Na samym oczywiście początku. Dzień dobry, witam. Szukam arcymistrza Kręgu Ognia. Chodzi ci o Koristo? Czego od niego chcesz? Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo! Oto i ono. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. Dobra, Miltenik. O, wow, będziemy widzieć. Tak jakby jesteśmy Miltenem, to trochę dziwne. Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę. Gdzie znajdę tego Toreza? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magom wolno wchodzić do świątyni, więc możesz z nim porozmawiać jedynie za dnia. Opowiedz mi coś o magach ognia. Krąg magów ognia czerpie swą moc z łaski Innosa. Bóg światła, prawdy i sprawiedliwości roztacza nad nami swoją opiekę. Magowie są jego wybrańcami i pozostałych ludzi traktują w sposób należny wybrańcom. Przyjęcie do kręgu to najważniejszy moment w moim życiu. Opiekę nade mną roztoczył sam Koristo, który twierdzi, że wniosłem do naszej społeczności powiew świeżości. Od tej chwili cały mój czas poświęcam na ciągłe doskonalenie umiejętności magicznych. Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę przyjęty do wyższego kręgu. Przynoszę list od magów wody. A, to świetnie! Zaniosę go Koristo. Magowie wody z pewnością sowicie wynagrodzą cię po powrocie do nowego obozu. Dobra. Do zobaczenia! Siemanko. Cześć, Torres. Przysyła mnie Koristo. Przyniosłem mu list z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. Dobra, pierścień do siły, do zręczności, zwoje albo esencja ducha. Myślę, że weźmiemy pierścień do zręczności. Bo dzięki temu będziemy mogli na przykład lepszy łuk nosić, a w sumie siły i tak będziemy mieli dosyć dużo w grze. Wezmę pierścień zwinności. Zwinność zawsze powinna iść przed siłą. To był mądry wybór. Dziękuję bardzo. I w sumie to tyle będziemy z nim gadać, bo reszta jest już raczej bez sensu. Mam jakiś... Aha, amulet kuriera. No to fajnie, że go nie noszę. Mamy... O, będziemy mieli dwa do zręczności. W sumie może być, jak dla mnie. I chyba lepszy łuk możemy założyć. Oczywiście, że tak. Super. F5. Zrobimy też stały zapis. I lecimy... do Bulita. Myślę, że więcej nie mamy co tutaj robić. Dzień dobry. Ach, ta menda.
Kogo my tu mamy? Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? Przyszedłem pogruchotać ci szczękę. Ha! No to chodź tutaj i spróbuj szczęścia, synku. Seriously? No dajcie spokój, przecież to było banalne. Miecz strachu i teraz zobaczmy ten mieczyk. Podobno powinien być dobry. Jest dobry. Bardzo dobry. No to go zabieramy. I poczekajmy, aż Bulit wstanie. Myślę, że to mu... Okej, nie zajmie mu to wcale dużo czasu. Jeszcze pożałujesz. Nie siadaj na krześle. Aha, on będzie mnie bił, tak? Dobra, czyli chyba nie pogadamy z nim za bardzo. Masz szczęście. Okej, no to wywalamy stąd chyba. Czy ja mam wszystkie rzeczy dla Baloro? Nie wiem, ale na razie i tak idziemy do tego. Jezus Maria, no. Idziemy do obozu sekty. Bo mamy dla Korkaloma jaja z pełzaczy. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mamy lepszą broń, więc to już jest na pewno fajne. Jestem teraz ciekawa, bo chyba kolejną dobrą broń zdobędziemy na cmentarzysku orków dopiero. Ale niestety nie pamiętam. Także zobaczymy. W ogóle nigdy nie wiedziałam, że jest zadanie z Fiskiem w Gothicu 1, a jest. Trzeba mu poszukać szwarza. Tylko, że zadanie jest dostępne tylko wtedy, kiedy pobijemy Mordraga. Nie zabijemy, tylko pobijemy. A szkoda, bo powinno być w sumie za każdym razem. Bo w sumie nigdy potem już nie ma z nami tutaj Mordraga w obozie. Więc w sumie zawsze tracą kuriera. Ale ten quest się w innych przypadkach w ogóle nie pojawia. Powinnam usmażyć mięso, tylko pytanie, czy ja będę musiała smażyć kawałek po kawałku, ale wydaje mi się, że chyba tak. Ale ta broń jest naprawdę dobra, bo oprócz tego, że w sumie jest głównie dobra dlatego, że ma dłuższy zasięg. Okej, potykam się o własne nogi, a ty co robisz? Dobra, skrzydełka sobie weźmiemy. Wypadałoby się wreszcie nauczyć tych zbierania trofeów. Znaczy w sumie, jak widzicie, że tak powiem, nie narzekam na brak gotówki. Głównie nam jest potrzebna do tych paru zadań i w sumie to jest tyle. No cóż, no jakby może być. Zbroja lepsza nam się na pewno przyda dzisiaj. Lepsza broń w sumie też. Moglibyśmy wejść do lasu tak naprawdę i trochę też podekspić, bo ja mam punktów 10 jeszcze. Trochę zszaniłam, że się nie nauczyłam od jego rzeczy. Bo byśmy mieli 75 siły. A tak to mnie teraz nikt, kuźwa, w obozie sekty nie nauczy siły. No i to jest ten problem. To jest bardzo duży problem. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Co tam, moi drodzy? Ja się bałam trochę zaczynać nagrywać film, bo była burza, ale ustała, więc uznałam, że nie będę marnować czasu i po prostu zacznę nagrywać. Najwyżej złapie mnie burza w trakcie nagrywania i tyle będzie w temacie. Czy tutaj się odrodziły potworki? Odrodziły się, chyba nie wszystkie wybiliśmy, więc możemy sobie tędy przejść. Dzisiaj na szczęście już jest piątek. Jestem tak, nie wiem, wymymłana po ostatnich w ogóle tygodniach, miesiącach, że po prostu już się nie mogłam doczekać, aż wreszcie będzie wolne. Na szczęście już mam wolne i mam święty spokój. Przynajmniej przez te 2 dni. Potem kolejny tydzień jeszcze mam praktyki przez 5 dni. Ale zapowiada się chyba w miarę luźno. Babka od praktyk też mi skróciła godziny, bo powiedziała, że widzi, że solidnie pracuję i po prostu mam wyjść wcześniej, ale sobie wpisać w dzienniczek, że niby byłam całe 6 godzin.
a mam być przez środę i czwartek po 4 godziny. Także w sumie się cieszę, bo będę mogła trochę więcej odpocząć i nie będę wracać do domu o 16, a tak jak wcześniej w sumie o 2. Tylko będę szła później, więc będę mogła też się trochę wyspać lepiej. Jak dla mnie w sumie to wszystko na plus. W dzisiejszych czasach na nikt... Jejku, nie tędy biegniemy, tylko tędy najlepiej. No, ale my idziemy teraz do Korkaloma. A ja, tak jak wam wspominałam, no praktyki, praktyki, jeszcze raz praktyki. Już się nie mogę doczekać wolnego, takiego typowego, 2 miesięcy typowych wolnych na uczelni, od uczelni. W sumie, bo to, kurczę, potrzebne jest po takich sesjach, zdawaniach, praktykach. Zdecydowanie tego właśnie potrzebuję. Więc wreszcie wtedy odpocznę. W miarę. Bo wiadomo, że w domu też jest sporo rzeczy do zrobienia. Ja mam dalej nieodgrzebane sprawy z... Ja nawet nie mam ciuchów wyjętych na lato dosłownie. Tylko wyciągam je z poduszka jak potrzebuję. To jest dramat, wam powiem. W garderobie... Czego chcesz? W garderobie to mi się wszystko wysypuje. Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Wiedziałem! Moja wizja była znakiem od śniącego. Te jaja z pewnością zawierają silną wydzielinę. Świetnie. Dzięki nim przygotuję napój, który pozwoli nam nawiązać kontakt ze śniącym. A co z moją nagrodą? A tak. Dziękuję. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Dobrze już. Czego chcesz? Oręż, on mi chyba nie da nic ciekawego. Może napoje uzdrawiające? Daj mi napój uzdrawiający. Niech ten napój przedłuży twoje życie. Ach, bo to jest stały napój. Czy możemy teraz przystąpić do przywołania śniącego? Nie. Nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na naładowanie kamienia ogniskującego. Niestety. Nie dysponujemy starożytną wiedzą na temat tych artefaktów. Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie. Posłuchaj. Istnieje prastary almanach, zawierający potrzebne nam informacje. Odkupiliśmy go od Koristo, jednego z magów ognia ze starego obozu. Niestety, został nam skradziony w drodze ze starego obozu. Kazałem Talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę. Ale ten głupiec pozwolił się okraść. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Ma odzyskać almanach. Porozmawiaj z nim. Przyda mu się każda pomoc. Gdzie znajdę Talasa? Powinien być u stóp świątyni. Próbuję zjednać sobie kogoś do pomocy. Kto ukradł tę księgę? Talas twierdzi, że został obrabowany przez czarne gobliny. Brzmi nieprawdopodobnie, ale mogło się tak zdarzyć. Nie chciałbym być teraz w jego... Co dostanę w zamian? Czyż nie przekonałem cię już o mojej hojności? Otrzymasz nagrodę odpowiednią do rangi zadania. Do zobaczenia. Oby śniący... Dobra, no to lecimy. On dał mi oczywiście miksturę, która nam przedłuży życie. Bonus do życia plus 5. Pięknie. Nowy poziom. Nie mamy wbitego nowego poziomu. No ale tak jak mówiłam, w ogóle ja chyba nie będę brała Talasa ze sobą, bo to jest dosłownie... Talas jest balastem u nogi. Więc my tam dojdziemy szybciej i to w sumie... Głównie byśmy go wzięli po to, żeby nas zaprowadził, a ja wiem, gdzie to jest, więc nie ma takiej potrzeby. Więc pójdziemy tak po prostu. Tak, no ale tak jak mówiłam, w garderobie mamy totalny syf. Pod łóżkiem też mamy totalny syf, bo jest wszystko zawalone rzeczami, ubraniami, butami, pościelami, wszystkim. Na tyle, że aż nam spód od łóżka odchodzi. Więc to wszystko jest do ogarnięcia w domu, a ja nie mam kiedy. Dodatkowo też myśleliśmy o tym, żeby odmalować trochę w mieszkaniu, a nawet przemalować na inny kolor, bo niby to nie jest nasze mieszkanie, ale tak naprawdę właściciel daje nam dowolność, jeżeli chodzi o aranżację. Bo w sumie jak zaczęliśmy wynajmować, to wynajmujemy w ogóle mieszkanie bez jakby jego wyposażenia. Tak naprawdę jego jest tylko kuchnia i łazienka.
A resztę tak naprawdę musieliśmy sobie doposażyć, czego nawet nie tyle, bo do łazienki też musieliśmy kupić pralkę, a do kuchni lodówkę, plus mamy też swój piekarnik, bo tamten był naprawdę dziadowski. Więc tak naprawdę wszystko praktycznie tutaj jest nasze i tak myślimy, czy by czegoś nie dodać, nie dorzucić, bo w sumie też brakuje nam miejsca na książki, a ja mam ich też dosyć dużo. Wiadomo, że część chcę oddać do albo do biblioteki, do antykwariatu już raczej nie, bo antykwariaty przestały istnieć jakieś parę lat temu. Naprawdę ciężko znaleźć antykwariat w tym mieście. Nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek istnieje jeszcze. Więc antykwariat raczej odpada. Ale no można by oddać do biblioteki, albo można by było oddać na jakiś kiermasz, czy coś takiego. Ewentualnie mogłabym je wystawiać na Vinted, ale bardzo się wstrzymuję co do Vinted, bo po prostu uważam, że to jest strasznie niemiarodajne. Jak mi kiedyś koleżanka moja opowiadała ze studiów, jak chciała coś sprzedać na Vinted, to jest po prostu niemożliwe. O nie, nie schodzi na hita. O Boże, ale nie broń się przed tym. Ale one leją mnie. No nie ma opcji, no masakra. F9. Gobliny to był zawsze problem. Dobra, weźmy je tak, może striggerujmy do siebie. One jak będą tak tutaj leciały... Ej, no da się je. Da się je w miarę pojedynczo. No, ale o co mi chodzi? To jest w ogóle tak niemiarodajne. Ona mi opowiadała, że jak chciała wystawić książkę na Vinted, to dostała tyle durnych zapytań na temat treści tej książki, że to jest po prostu durne, kompletnie. I to takich zapytań, czy dosłownie strony są po kolei. Nie, kuźwa, nie są. Przecież to jest tak absurdalne. No ale no kuźwa wierzę jej, bo ludzie w dzisiejszych czasach są okropni. Po prostu są okropni. Dobra, są kolejne gobliny. One już biegają, ale nie potrafią wyleźć. Co ty robisz? Jak mnie otoczą, to będzie koniec mój. Na szczęście jest w miarę. Dobra, radzę sobie jeszcze z nimi. Pół HP już nie ma. Ale jest to do zrobienia. Dobra, tu jest kolejny. No i pięknie, kolejny poziom. Myślę, że warto się będzie trochę wyleczyć, nawet taką 70. Z nich można zbierać kij z gwoździem, ale w sumie... Znaczy, w sumie możemy pozbierać chyba, wiecie? Bo tak to nic z nich nie ma, nie? Nie. Ale kij z gwoździem może się przydać na sprzedaż. O, psianka też tutaj rośnie. No, także wiecie, często jest tak, nawet takie nawet już memy powstają, memiczne filmiki na ten temat, że dosłownie ludzie robią, na przykład jak sprzedają ubrania, to pozycje, jakie robią w tych ciuchach, żeby tylko je sprzedać, to jest dramat. Więc ja bardzo nie chcę tego robić na Vinted, się pozbywać książek czy czegokolwiek innego. Mimo, że jest to dosyć potrzebne chyba. No, ale trudno. Nie będę się aż tak wysilać. No, kontynuując, no to mamy straszny syf i wypadałoby coś z tym wszystkim zrobić, ale teraz... Wiecie, to potrzeba takiego czasu, gdzie można się temu kompletnie poświęcić.
żeby też dosłownie nie osiwieć. Bo naprawdę rzeczy jest multum do zrobienia. Ja też, wiecie, sprzątam, gotuję, więc takie rzeczy naprawdę, które wymagają też więcej pokładów energii, więcej czasu, to niestety, ale muszą pozostać do innego terminu. I tyle. Bryłka rudy, świetnie. Pozbieramy co nieco. Maczuga. Nie pamiętam, jakie ona ma statystyki. Możemy na nią zerknąć, ale na pewno nie będzie lepsza. No raczej nie. Widzę, że jest w tych mniejszościach. Mamy almanach, pochodnie. I tu jest jeszcze kuferek, który możemy chyba otworzyć. A, on jest otwarty. Okej, bo wyglądał, jakby był zamknięty. No, także nie mogę się doczekać, aż będę miała po prostu święty spokój. Jezu, jak za szybko mówię, to seplenie cholernie. Okej, przecież nigdzie mi się nie spieszy. Boże, jak mi jest gorąco. Powiem wam, że ta pogoda to też jest jakiś dramat. Kompletny po prostu dramat. Wiecie dlaczego? Wychodzę, albo nie inaczej. Wstaję rano, jest mi chłodno. Potem ubieram się, dosłownie założę na siebie cokolwiek. I jest mi tak gorąco, jak nie wiem. Potem jem śniadanie i jest mi znowu w chuj gorąco. Potem wychodzę na dwór, już taka zapocona po prostu. I nagle mam takie, no w sumie nie jest tak duszno. Jest nawet okej. Potem idę w stronę biblioteki z autobusu. I nagle przychodzę cała zlana potem. Po prostu z czoła to mi się leje. Tam siedzę. Nagle jest mi okej. Potem wychodzę z tej pracy. Po 6 godzinach. I jest mi dalej okej. Potem zależy od tramwaju, w jednym jest klima, w innym nie ma. Ale po prostu też przychodzę do domu, to jest mi tak gorąco, że dosłownie masakra. Muszę się znowu schłodzić. Potem jest mi okej, jest mi chłodno i jest super. A potem nagle znowu jest mi tak gorąco, że najczęściej się to utrzymuje aż do nocy. I w nocy po prostu jest też masakra. Ja nie wiem, o co chodzi z tą pogodą. Popadało dosłownie chyba, nie wiem, 20 minut i znowu wyszło słońce i znowu grzeje. Trawa obok nas jest tak sucha, że wygląda, jakbyśmy kuźwa żyli na safari. Jest dosłownie taka, tak przesuszona, że aż żółta, taka, kurde, no, jak siano. Naprawdę jak siano. To jest po prostu niebywałe. Dla mnie to jest niebywałe. Jak takie coś się może dziać? Ale pamiętajcie, globalnego ocieplenia nie ma. Bo kiedyś też było 30 stopni, tak jak teraz. Tak było, tylko 30 stopni było przez tydzień w ciągu wakacji, a nie kuźwa codziennie. Czego chcesz? Znalazłem twoją księgę. Dobra robota. Teraz mamy wszystkie potrzebne składniki. Zajmę się teraz przygotowaniami. Kiedy odbędzie się wielkie przywołanie? Zaczekaj do wieczora. Wtedy przyjdź na dziedziniec świątyni. Tam się zbierzemy i spróbujemy przywołać śniącego. Okej, no to idziemy w takim razie. Idziemy do jakiejkolwiek chaty i śpimy do nocy. Bo do wieczora chyba nie da nic nam, z tego co pamiętam. Hej, ty! Zamknij mordy. Do północy. Teraz nam nikt nie zwrócił uwagi, bo wszyscy są na placu targowym. Boże, targowym. To nie jest plac targowy. Ja pierdzielę. Co ja właśnie powiedziałam w tym momencie? Na placu świątynnym, a nie plac targowy. A co tam sprzedają? Kuźwa jajka? Czy może truskawki? A może czereśnie?
Nie wiem. Lecimy na wielkie przyzwanie. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność. A my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący! Mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu, co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie! Miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce, musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini orków. Tam zaczniemy poszukiwania. Niech śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech znoszą modły w naszej intencji. No i pięknie, rozdział trzeci, starożytna magia. Mamy nowicjusza, idziemy do Korangara od razu. Zobaczmy, czy możemy jakoś pomóc, co możemy zrobić. Iberion leży, Korkalom ma nas gdzieś. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Nasz guru Baal Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą straży świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona jaśnie oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Natychmiast ruszę w drogę. Zanim pójdziesz, weź ten pierścień. Niech cię chroni w walce. Gdzie jest to cmentarzysko orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże ci drogę. Znajdziesz go na świątynnym dziedzińcu. On będzie twoim przewodnikiem. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Czego chcesz? Co z moją zapłatą? A czego chcesz? Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Daj mi te zwoje z zaklęciami. Wykorzystaj je mądrze. Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy. Wspaniale. W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. No dobrze, no to super. Dostałam nowe mikstury, może być. A co za zwoje mi dał, to ja nawet nie wiem. Okej, dużo światła. Powiem tak, idziemy w Kimę.
Tutaj było jakieś łóżko, byłoby super, ale nie jestem pewna niestety, bo po komnatach tutaj nie chodziłam, ale byłoby dobrze, jakby było. A co z leczeniem Iberiona? To nie było tak, że najpierw mieliśmy się tym zająć? Wychodzi na to, że nie. Okej, no to idziemy na cmentarzysko orków. Cześć Natalia, chyba spaliśmy razem. No dobra. O Boże, dalej jest mi gorąco, jak nie wiem. Czuję się, jakbym była w piekle. Masakra. Masakra. W ogóle dzisiaj specjalnie musiałam iść do sklepu po jedną kuźwa rzecz. Jedną. Bo nie udało mi się wczoraj kupić. Mianowicie wymyśliłam sobie danie z krewetkami i jak na złość, wczoraj nie było krewetek w Oszą. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że nagle nie było krewetek. Cały czas są. Dosłownie widziałam je za każdym razem, jak byłam w sklepie. Po czym pani mi mówi, że oni sami nie wiedzą, dlaczego ich nie ma, bo po prostu nie dojechała dostawa, mimo że miała być. No to kuźwa super. I dzisiaj specjalnie poszłam po te krewetki, żeby dzisiaj móc je zrobić na kolację. I tylko po to musiałam nadganiać drogi, iść do centrum handlowego 10 minut, iść do sklepu i nie mogłam jechać prosto do domu. To jest po prostu straszne. Czy my nie możemy sobie załatwić lepszej zbroi? Nie no, chyba za wcześnie na lepszą zbroję, nie? Wiecie co, bo my w teorii musimy iść do nowego obozu. I wydaje mi się, że pójdziemy właśnie teraz. Dlatego, że chciałabym mieć osobny odcinek na cmentarzysko. Dlatego byśmy poszli sobie przez lasek do nowego obozu. Może się coś po drodze zrespiło na przykład. Byśmy sobie coś zebrali po drodze. Bo widzę, że ten las taki dosyć pustawy jest. Znaczy jest w sumie trochę stworzeń, ale my nie umiemy wydobywać z nich. Okej, jagodę ominęłam, trudno. No ale pójdziemy. Pójdziemy też do starego obozu od razu. Ja się tam nauczę siły. Chociaż w sumie to w takim razie już możemy bezpośrednio do nowego biec, bo tam też mnie Lares może nauczyć. Także pójdziemy do nowego obozu. No a potem pewnie ruszymy z powrotem do obozu bractw, znaczy się do obozu. Na cmentarzysko po prostu, nie? No niestety bieganiny jest dużo. Ale chyba za niedługo powinniśmy dostać teleport. Pierwszy. W ogóle cały czas mam taki dylemat. Zastanawiam się, ile nam ta seria zajmie. Tu była jagoda, ale... O, jest. No bo w sumie... Tak na mój rzut oka. Jesteśmy w teorii w połowie, bo mamy trzeci rozdział, a rozdziałów jest sześć. Ale z drugiej strony... Niektóre rozdziały wymagają trochę więcej. Nie eksplorowaliśmy też tak naprawdę terenów. Żadnych. Na przykład nie byliśmy jeszcze w Wieży Mgieł. W ogóle no... Nie tryhardowałam jeszcze gierki. Nie wiem, czy będę to w ogóle robić, czy jest sens. Bo w sumie Gothic 1 jest o tyle prosty, że... Nie wiem, czy ma to trochę sensu, czy nie za bardzo. Czy my mamy 20 punktów? Mamy. A ile ja mam bryłek? 400. Schowaj tę broń. To wiecie co, bo my w teorii możemy się nauczyć teraz... tych zdolności myśliwskich i potem resztę punktów, które mi zostaną, o Boże, zaklinowałam się w drzewie, naprawdę, potem te resztę punktów wydać sobie po prostu już w siłę. Może byśmy to zrobili wreszcie, nie? Jeśli myśl... To mnie Radford chyba uczył? Nie, Drax. Siema. Czego wie w prawkach? Dobra. Okej, on chce tylko 200 za to bryłek. No to się uczymy.
Na co powinienem zwracać uwagę, zdzierając skórę z gadów? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Myślę, że od tej pory poradzisz już sobie ze skórowaniem gadów. Pokaż mi, jak zdobyć pazury upolowanej zwierzyny. Prawdę mówiąc, to dziecinnie proste. Trzeba tylko znać odpowiednią metodę. Wygnij pazury do przodu, nigdy do tyłu i pod żadnym pozorem nie próbuj ich wyciągać. Najlepiej pozyskiwać pazury jaszczurów. Od tej pory będziesz wiedział, które zwierzęta dostarczają dobrych pazurów. Jak mogę zdobyć skóry upolowanej zwierzyny? Zaczynaj skórowanie od zadu, przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. Jak mogę zdobyć kły upolowanej zwierzyny? Przede wszystkim musisz uważać, żeby kły nie popękały podczas wyciągania. W tym celu wbij nóż w pobliżu środka zęba i delikatnie go podważaj. Warto zabierać kły wilków, cieniostworów i zębaczy. Dobra. To mamy to. Wydałam na to 4 punkty. Ok. Czyli mamy 16. Oto ten jeden będzie nam gdzieś wisiał albo będzie czekał na jakieś inne umiejętności. Niestety. Aha, no tak, do nowego obozu biegniemy. Najlepsza droga? Nie wiem. Przez lasek chyba. Oj, przez lasek. Jak się na coś natkniemy, to też zarąbiemy i będziemy mieli z tego coś, jakiś ekspik i w ogóle rzeczy. Dzień dobry. Nie w ten sposób, tylko w ten. Okej, okay. Lecimy dalej. Jakiś kretoszczurek. Już też go nie ma z nami. O, proszę bardzo, kolejny jakiś ścierwojad. Okej. Okay. Tu mamy krwiopijce, więc też możemy się ich pozbyć. Tak wiecie, tak pół na pół. Trochę ekspik, trochę nie. Mogę cię? O, właśnie. Widzę, że mi dużej krzywdy nie zrobiły. To fajnie akurat. Boże, jak ja bym chciała, żeby zaczęło padać. Matko, może padać? Proszę. Proszę, niech pada. Ile wlezie. Ile się tylko da. Ale macie słaby zapłon. Miecze sobie pozbieram, bo można potem opchnąć komuś. No ale w sumie... Nie potrzebujemy też dużej ilości bryłek. O, tutaj jeszcze jakiś kretoszczurek, po drugiej stronie w sumie też krwiopijce, no właśnie. Dzień dobry. Czy tutaj byłam w tej jaskini? Chyba byłam i tutaj kompletnie nic nie ma. No chyba nie. Czy tamte krwiopijce zaczepiamy, jak stoimy z poziomem? Mogą sobie żyć na razie. Dobra, jeszcze raz, po co ja tu przyszłam? Aha, idziemy do Mordraga najpierw. Powiedzieć mu, że ogarnęliśmy, co tam w obozie na bagnie. Moglibyśmy w sumie kupić te winogrona. To byśmy chyba mieli wszystko dla Baloro. Tutaj nic się nie dzieje, są tylko zwykli zbieracze. Dzień dobry. Czyli tak, Mordrag. Lares, Wilk i Baloro. Tak zrobimy. I w 10 minut myślę, że to ogarniemy. Trochę to czasu wszystko zajmuje tutaj w Gothiku 1, dopóki nie mamy teleportów, więc no niestety, o Boże.
Aha, dobra, tak pływam, ale nie pływam, rozumiem. Siup. I siup, i dzień dobry. Cześć Izidro, my idziemy do Mordraga. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Jeśli chodzi o tę sprawę z sektą... Tak? Rytuał Wielkiego Przyzwania już się odbył. Niemożliwe. Chcesz powiedzieć, że brałeś w tym udział? Jestem ciekaw, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ja też. Daj mi znać, gdy guru zbłaźnią się już całkowicie. Okej. To wszystko w takim razie tutaj. Tutaj Sejan, Silas, nie potrzebujemy ich. Jakieś questy? Nie. Mamy tylko cmentarzysko orków. No, oczywiście ja tam z Talasem nie będę szła, bo to jest dramat. No i tak, i teraz mówiłam, że idziemy do Laresa. Może być Lares. Damy sobie te 15 punktów w siłę. Dzień dobry, witam. Saving, bo tutaj zawsze stoją rzeczy i łatwo coś nacisnąć. Chcesz... Nie tak jak trzeba. Raz. Dwa. I trzy. I mamy jeden punkcik w zapasie, 80 siły. Pięknie. I teraz idziemy do wilka. To nie było zbyt mądre. Ja mam teraz już jabłka, chyba tak jest, tylko te winogrona. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. To kupimy od razu 5 sztuk, bo nie wiem, jak się przerzuca pojedynczo. To jest ten problem. Cześć. Handel. Zajmuj. O, dużo masz bryłek. 30 bryłek chcesz za to. Proszę bardzo. Przyjmij. Koniec. No i wydaje mi się, że dla Baloro mamy już wszystko. Bo chleba mam 3 bochenki. Sera miałam też dostatek. No chyba wszystko. Piwo jest okej. Kiedyś takie sprawy załatwiało. Zawsze. My idziemy do najemników. To nie mój problem. Dzień dobry. Co tam u ciebie? Znowu macie face to face. Witaj. O, ty możesz mnie uczyć dwuręcznej. Możesz mnie... Mogę ci... A, i ty też uczysz siły i zręczności, okej. Przydałaby mi się lepsza zbroja. Najpierw musisz sobie na nią zasłużyć. A to ja w teorii mogę ją kupić? Chciałbym... Bez rudy też. Wydaje mi się, że i tak nie mogę na razie, bo on powiedział, że mam sobie zasłużyć na nią, nie? Ale wiecie co? Ale myślę, że możemy przeprowadzić jakiś handel. Boże, mogę stąd wyjść? Czego nie mogę... Nie wiem, nie mogę skakać nagle. Wilk miał dosyć dużo rudy, nie? No to w takim razie chodźmy do niego. Kolejny raz. Tu jest kosa. Do wilczka miał ponad 1000 bryłek. To już jest naprawdę dużo do handlu. Dzień dobry. Handelek. Przerzućmy sobie 1080 najlepiej. O właśnie, nawet z tą dwójeczką. I teraz lecimy tak z tymi brońmi na samym początek. W sumie możemy lecieć hurtem. Ale mam tego dużo. O, mamy kuszę. Kusza też wymaga od nas zręczności. I mamy 1059. A gdyby tak... Dobra, pierścionki sobie pozostawiam. Tutaj coś może z tego syfu. Mam kubki 4. Młotki. Talerze. Fajkę. Pięknie, perfekto. Przyjmij. I zapisujemy. I teraz mamy... Mogę tą kuszę założyć? Nie, 5 zręczności, okej. Okay. Ile mamy tych bryłek teraz? 1221. Nie pamiętam, ile ta zbroja kosztowała. Ale może on ma więcej bryłek? Czy już masz 0 kompletnie?
Zero. Ogołociłam cię. Jakbym poszła w spanie. Wynoś się stąd! Jezu! Hej, ty! Gdzie ty jesteś, stary? Aha. Siema. Masz może więcej bryłek? Nie, nie masz bryłek nagle, okej. No to trzeba znaleźć kolejną osobę do handlu. Ale przynajmniej sprzedaliśmy trochę syfu. Idziemy do Baloro. Oddamy mu rzeczy. I w kolejnym odcinku myślę, że już się spotkamy pod cmentarzyskiem. Bo nie będę was męczyć tą podróżą. Teraz na razie, wiecie, ja sobie korzystam przy okazji, bo coś tam powiem i tak dalej, ale nie będziemy na pewno tego łączyć ze sobą. To nie ma opcji takiej. W ogóle. Tutaj jakieś ścierwojady się porespiły. Chyba nic z tych rzeczy. Ewentualnie może tam dalej w jakimś przejściu coś się urodziło. Chyba tam będzie wilczek po drodze, bo go nie pokonaliśmy chyba. Z tego, co mi coś tam świta. Przez chwilę myślałam, że jakaś jaszczurka sykła, a to ktoś ziewnął. Ciekawe. Ale tak, tutaj coś będzie w tym tunelu, chyba nic. Baloro jest oczywiście na samej górze, w kopalni. Więc się trochę pomęczymy, żeby się do niego dostać. Ale w ramach odcineczka dzisiaj jeszcze zdążymy to zrobić. I będziemy mieli kolejnego questa pobocznego z głowy. W sumie to już będzie chyba taki praktycznie ostatni. Jak na razie. Dobra. Kurde, mi się wydawało, że ten quest z Iberionem, to, że najpierw mu się szło po to lekarstwo, a dopiero później się szło na cmentarzysko. Ale chyba mi się coś pomyliło. Chyba jednak na odwrót. Dobra, mamy krety. My lecimy na samą górę. I wchodzimy. No nie wiem, czy jestem w stanie kupić lepszą zbroję, czy nie. Czy tutaj ktoś handlował? Wydaje mi się, że nie. Ale nie jestem tego pewna. Dzień dobry. Witaj. Mam już wszystko. Teraz porozmawiamy o tej niesamowitej broni, tak? Najpierw pokaż mi, co dla mnie masz. Proszę bardzo. No, w porządku. A teraz broń. Zapomnij o tym. Co? Naprawdę myślałeś, że dostaniesz coś w zamian? Jeśli rzeczywiście jesteś taki głupi, to aż ci współczuję. Dziwię się, że przeżyłeś tak długo. Jeśli będziesz wierzył we wszystko, co ci powiedzą tutejsi ludzie, nie pociągniesz długo. A zresztą nieważne. Teraz mamy dość jedzenia na małą ucztę. Wielkie dzięki. Może się jeszcze spotkamy. Witaj. Hej, nie dam się robić w konia. Czego znowu chcesz? Uciekaj stąd, powkurzaj sobie kogoś innego, co? No już, spadaj! Witaj. Widzę, że będę ci musiał dać nauczkę. No już, pośmialiśmy się trochę, a teraz spadaj stąd, sio! Chyba mnie nie zrozumiałeś. No dobra, sam się o to prosiłeś, ostrzegałem cię. Facet ma dość. No, ale ja też prawie miałam dość. Haha, jeszcze mu to zabrałam. On mnie tym łomotaczem tak... Co on miał przy sobie? Co to jest? Moneta, okej. Jeszcze dostał w mordę. Jak się masz, stary? Chyba dobrze, nie? Oklepane. Jeszcze tego pożałujesz. Witaj. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Ende. No to ende, ale co moje pobiłam, to moje. Questik zrobiony, rzeczy odzyskane. Bardzo ładnie. Moi drodzy, dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Hej, ty! Spadaj! No, masz szczęście! Szukam łóżka. Jeżeli tak, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza,
Zapraszam Was na mojego Discorda, link macie w opisie. No i co? I kolejny odcinek to cmentarzysko orków oczywiście. Myślę, że w jednym filmie się wyrobimy z nim jak najbardziej, wiadomo jak to jest. A później też będzie, myślę, całkiem dobrze. Dzięki Wam jeszcze raz i do kolejnych odcinków. Cześć!